Widziałeś, jak można na jednej strunie na ten naparzać? Wyprawa Azja 3. Mnóstwo wątpliwości i obaw, czy wszystko jest zabrane. Mój plecak ma rekordową wagę. Bez elektroniki waży 8 kg. I to mnie cieszy. To do zobaczenia w Indiach. Nie tak szybko i nie tak łatwo, bo droga do Indii wiąże się z przylotem do Dubaju, a następnie lotem do Omanu. Do mojej wyprawy po Indiach w ostatniej chwili dołączył mój kolega z sekcji paralotniowej, Andrzej. Muszę powiedzieć, że chociaż w ogóle atrakcje miasta mnie nie kręcą, to tutaj jest na co popatrzeć. I tak po dwóch przesiadkach doleciałem do stolicy Indii, New Delhi. Kolega Andrzej leciał innymi liniami z Dubaju, ale na szczęście spotkaliśmy się na lotnisku. Wygłodniali po długim locie, podążamy na pierwszy indyjski posiłek. A trzeba powiedzieć, że kuchnia w Indiach nas nie rozpieszczała. Powiem tak, wiedziałem, że w Indiach jest ostro. Ale aż się boję. A to moja bryka. Nawet większa niż planowałem. Po wielu też komplikacjach odebraliśmy nasz zamówiony samochód. Niestety musimy go oddać w tej samej wypożyczalni, więc samochodem zrobimy tylko północne Indie. Co mnie przeraża, bo obok mojego hotelu dosłownie parę kroków. Myślałem, że to jest park zabaw dla dzieci. Ale po wczorajszym dniu okazuje się, że okrążyliśmy prawie całe Delhi i nie znaleźliśmy ani jednego placu zabaw. Ale za to znaleźliśmy obok naszego hotelu plac zabaw dla szczurów. Poważnie. Ten okrąglaczek. Rano atakują gołębie, a wieczorem ludzie przychodzą na tych niby ławeczkach, siadają i karmią szczury, które tu mają mnóstwo norek. Idziemy w dobrym kierunku. Tam.
miejsce. Zwiedzając stolicę, bardzo się cieszę na myśl, że już jutro rano wyjeżdżamy z miasta. To takiej specjalności, to ja bym chciał skosztować. Zdecydowaliśmy z Andrzejem, że zakosztujemy tego specjału. Miejscowi tutaj widzę bardzo chętnie kupują i jest kolejka. Andrzej już kończy to danie. Nie wiem, co to w ogóle jest. Dobre? Tak? Natomiast co do soku, który pan mi zrobił z mandarynek, jestem zrozpaczony, ponieważ z tyłu wrzucił jakieś dodatki, cukier, jakieś przyprawy i spieprzył mi cały sok. Jak dla mnie, no nie jest dobry. Myślę, że jeżeli chodzi o komunikację, to jest rozwiązane rewelacyjnie. Nie masz, jakie tu masz problemy komunikacyjne? Przecież przychodzisz, nie musisz czekać na przystanku. Andrzej twierdzi, że tu nie ma problemów komunikacyjnych. Żadnych. Na przykład posiadanie samochodu tutaj jest bez sensu. Myślę, że już po chwili kolega musi jednak zmienić zdanie co do problemów komunikacyjnych. Bardzo dużo serwisów telefonicznych. Na każdym kroku. Zabawiam to palnikiem normalnie tak. Naprawiają. Zbiłeś. Jak zbiłeś, to ci wymienią od razu szybę. Baterie do każdego telefonu. Można sobie zamówić z cytryną. Jak patrzę na to, jak wykorzystujemy człowieka, który używa swoich mięśni, to jest mi tak trochę niewygodnie. Thank you.
pierwszy plac zabaw, ewentualnie boisko, jakie spotykamy w stolicy Indii. Poważna sprawa, wynajęliśmy sobie transport. Także... Czas podróż Indie rozpocząć. Jedziemy na drugi koniec pod granicę z Pakistanem. Przed nami 400 km. Opuszczamy wreszcie New Delhi i kierujemy się do miejscowości Amritsar. Wyjeżdżamy z miasta. Ciasto pieczone na głębokim oleju nazywa się chapati. To jedyne, nazwijmy, pieczywo serwowane w całych Indiach. Czasami jest pieczone na rozżarzonym drzewie. Andrzej przejął stery, sprawa jest poważna. Mamy 20 minut do granicy z Pakistanem. To jeszcze jest słaby ruch. W stolicy rzeczywiście nie spotkaliśmy żadnych krów, ale już za miastem, w każdej mieścinie i wiosce, na drogach, na ulicach, wszędzie zaczynają pojawiać się. Prawdziwie święta krowa. Tam idzie druga. Taki klimat, jak ktoś powie o korkach. Restauracja naprawdę klimatyczna.
Dzielnica nie wygląda za ciekawie, ale ma swój klimat. Widziałeś, jak można na jednej stronie na ten naparzać? Na jednej stronie. Poręcze. 400. Dotarliśmy już do miejscowości Amritsar w prowincji Pendżab. Tutaj rzucają się w oczy kolorowe turbany na głowach mężczyzn. To wyznawcy sikhizmu. W miejscowości tej znajduje się Złota Świątynia, miejsce ważnego kultu dla ich religii. Hello. Jesteśmy już blisko Złotej Świątyni, miejsca pielgrzymek Sikhów, gdzie każdego dnia tysiące osób pragnie choć przez jedną chwilę spojrzeć na świętą księgę, którą przez całą dobę odczytują zmieniający się kapłani. Ale o tym świętym miejscu opowiem już w następnym odcinku.